poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Hej, witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Witam was oczywiście, Kaldyrn. Jak widzicie, wracamy do Wiedźmina 3. No i na początek pewna informacja. Ja nie wiem, czy mi się uda nagrać tę grę w całości. Dlaczego? Ponieważ ta gra jest ogromna. To raz. I chyba tylko raz. Ona ma wręcz przeogromny świat. Ja nie wiem, jak mi to się uda. Jak widzicie, to jest tylko taki pierwszy wstępny etap. Prawdopodobnie, abyśmy mogli się zapoznać z grą. Etap jest zamknięty. Nie można nigdzie wyjechać poza obręb. On się wydaje spory, ale tak naprawdę nie jest aż tak duży. I ten etap sobie ukończymy na pewno. Ale potem, po nim, jak już wyjdziemy, jak już przejdziemy go, to zobaczymy. Ja nie wiem, jak to będzie. Naprawdę ta gra jest ogromna. Nie wiem, czy mi się uda ją nagrać w całości. A jeśli już się na to zdecyduję, to pewnie tylko i wyłącznie fabułę główną. Po prostu też nie będę miał czasu, kiedy nagrywać tego w całości, zwłaszcza, że ja gram sobie samemu jeszcze, bo chcę tą grę oczywiście przejść w spokoju, w ciszy, wiecie. Dobra. No to lecimy, nie mamy na co czekać. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Właśnie. Postanowiłem nagrać ten odcinek Frapsem. Zobaczyć, jak będzie sobie gra radziła przy większym obciążeniu. Ponieważ Fraps znacznie bardziej obciąża peceta niż Shadow Play, którym ja na ogół nagrywam, aczkolwiek z tego co wiem Fraps posiada znacznie lepszą jakość, znaczy znacznie, w lepszej jakości nagrywa niż Shadow Play. No ja wolę jednak mniej obciążać komputer i w tej minimalnie gorszej jakości nagrywać. Zobaczymy, jak będzie z Frapsem. Jedziemy za Wesemirem. Spokojnie, nie będziemy galopowali, nigdzie nam się wszakże nie śpieszy. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No właśnie, widzieliśmy już Gryfa. Gryfa, na którego za jakiś czas dostaniemy zlecenie oczywiście. To będzie główny taki, powiedzmy, quest w tej chwili, aby ukończyć ten wstępny etap gry. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że Wiedźmini serca nie mają. Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. No to jedźmy. Da się tu coś przeszukać przy tym jego wozie? Nie. On później będzie w pierwszej wiosce stał jako skupiec. Będziemy mogli u niego kupić temerską zbroję, która jest darmowym dodatkiem DLC. Udostępnionym przez twórców w dzień premiery. Drugi DLC to są dodatkowe brody dla Geralta. Gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Okej, samouczek. Ja już to wszystko przerabiałem, jak grałem sobie solo. Mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadny to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze Gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Okej, dotarliśmy bezpiecznie do gospody, mamy za darmo w tej chwili wyżywienie, tak więc cieszymy się. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każden zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. Coś, czego nie było w pierwszej i drugiej części. Być może przez ograniczenia techniczne, ale zobaczcie, jak Geralt właśnie reaguje na niektóre, przy niektórych tekstach. Jak się pytaliśmy, że sporo tu ludziom się obkręcił, prawda, przyjrzał się. W końcu to wygląda rzeczywiście, że tak powiem, podczas rozmów. Ludzie reagują jakoś naturalniej niż do tej pory w poprzednich częściach. To jest coś świetnego i niebywałego, mi się to tak podoba. Zresztą z czasem podczas gry będziecie mogli się lepiej przyjrzeć. Do sprzedaży chyba nic nie mamy. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Samouczek sklepu, no to już przerabiałem. Pochodnie zostawimy, będzie potrzebna, jak nadejdzie noc, rzecz jasna. Mamy 250 orenów. Jedzenia na razie nie potrzebujemy za bardzo. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Cofnijcie sobie najlepiej, jak oglądacie i zobaczcie sobie, jak Geralt jaką zajebistą mimikę twarzy ma Geralt, kiedy mówił o fiogach i agresach. No coś mega, naprawdę. Okej, zakończmy rozmowę. Dzięki, to wszystko. Mości Wiedźmini, a może wy byście Gryfa ubili? Skaranie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. No dobra, czyli teraz mamy popytać chłopów o Yennefer. Oj, szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Okej, ostatnio potraktowałem tego typka znakiem. Nie pamiętam, Aksisem bodajże, tak się chyba ten znak nazywa. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Wiedźmak. Ciekawe określenie, bo ja czasami też takiego używam, powiem szczerze. Kiedy opowiadam komuś lub coś mówię o Wiedźminie, to czasami właśnie Wiedźmak to, Wiedźmak tamto. Mamy te wiedźmińskie nasze zmysły. Żeby to popatrzeć i poprzeszukiwać sobie w razie czego, ale tu chyba nie ma nic. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. No, chyba mu przemówiliśmy do rozsądku. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Okej, no to zagramy sobie oczywiście. Pokażę wam, zaprezentuję wam nową minigierkę. Czemu nie? Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Chociaż przyznam się, że wolałbym kościanego pokera. Zasady są dosyć proste, mamy karty. Każda karta posiada punkty ataku, czyli na górze są. Określenie, jaką jest jednostką, oblężniczą, strzelecką, czy też do walki wręcz. Oraz czy posiada jakąś specjalną zdolność, tak jak ta właśnie karta. Są również karty specjalne, które debuffują karty pogody. Możemy dwie karty wymienić na początku rozgrywki. I mamy pola. Mamy pole do walki wręcz, strzeleckie i dla kart oblężniczych. I po prostu wystawiamy dane karty, odpowiednią kartę na dane pole z jej siłą ataku. Przeciwnik robi to samo. Chodzi o to, żeby uzyskać po prostu łącznie jak największe punkty, jak największą ilość punktów ataku. Oczywiście te karty można wystawiać w nieskończoność, ale czasami warto jest spasować, puścić turę. Oczywiście nie wiem dlaczego. Ja dokładnie nie pojąłem jeszcze, znam zasady mniej więcej, ale nie pojąłem jeszcze dokładnie taktyki, jaką się powinno stosować w tej grze. Każdy ma również swojego jakiegoś dowódcę, który posiada specjalną zdolność, której można użyć raz na grę. No dobra, i co my zrobimy? Wystawimy... chociaż nie. Deszcz. Okej, no to będziemy wystawiali sobie jednostki strzeleckie. Łącznie mam 5 punktów ataku. Możemy spasować, no właśnie. A, no właśnie. No, porównujemy swoje ataki. Każdej karty oczywiście można użyć tylko raz na grę. On też użył strzeleckiej. Szkoda, bo ja chcę użyć karty pogody, która wpływa na jednostki walczące wręcz. Tylko. Co my tu mamy? Podwaja karty. Okej. Co by tu jeszcze zrobić? No dobra, to jeszcze użyjemy Detmolta. Ach, wyczyścił to. Okej. W takim wypadku... Ja spasuję chyba, prawdopodobnie przegram, bo on wystawi... kartę. No właśnie. Ale ja przegrałem specjalnie, aby móc teraz dowalić mu całą pozostałą mi siłą. Zobaczymy, jak to będzie, ponieważ on ma tylko 3 karty, ja mam 4. Pasuje. Też tak zrobię. Co my tu mamy? Gęsta mgła. Wszystkich jednostek strzeleckich przyjmuje wartość 1. Ja mam jedną jednostkę strzelecką, ale mam też oblężnicze jednostki. Ta jednostka podwaja moim jednostkom właśnie oblężniczym siłę ataku, czyli baliście jeszcze podwoi o 1. Chyba mogę spasować, tak mi się wydaje. Oha! Użył specjalnej zdolności. No i tak oto przegrałem. Mogłem użyć ostatniej karty, bo to była ostatnia tura. Do 3, no są 3 rundy, gra się do 2 wygranych. No mniej więcej na tym polega ta gra. Troszkę taktyki jest potrzebne, wymaganej. Czasami lepiej przegrać daną turę, żeby wygrać następne 2. Już wiecie, jak to wygląda. No tak, to nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Mój błąd. Mogłem użyć jeszcze ostatniej karty strzeleckiej, która miała 4 siły, to bym na pewno wygrał. No nic, ostatnia osoba nam została, z którą musimy pogadać. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. Sznapsy. To poprawi ci nastrój. Kurwa. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Otrzymaliśmy nilfgaardzką cytrynówkę. Okej. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter O'Dimm. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z Ballad Mistrza Jaskra. Dla jednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. Okej, broda nam... Mamy zajebistą brodę. Oczywiście ta broda będzie rosła nam z czasem. To nie jest tak, że ogolimy się i nic. Oczywiście broda Geraltowi rośnie, ale nie w pierwszym etapie. W pierwszym etapie mamy zawsze tą brodę. Dopiero później, kiedy nas ogolą... No od tego etapu, kiedy właśnie nas fabularnie, że tak powiem, ogolą, broda mu zaczyna rosnąć sama i ona podobno może do bardzo długich rozmiarów rosnąć. No cóż, nie mam nic przeciwko brodzie, ponieważ Geralt zajebiście wygląda z brodą, tylko że nie chcę za długiej jej mieć, a na razie nie mogę znaleźć żadnego, kurwa, golibrody. Mnie też znasz z Ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Czy tu chodzi o miłość? I właśnie to pytanie. Czy mamy, gramy Geraltem, który wszystko pamięta z książek, z całą swoją przeszłość? I nasuwa się pytanie, czy dalej kochamy Yennefer? Czy może możemy go zbyć? I właśnie, bo tutaj... Też jest taki mały, ale przez całe wszystkie części byliśmy z Marigold. No i musimy zadać sobie pytanie, ta osoba, która gra, czy zostawimy Marigold, chociaż nie można powiedzieć, żeby Geralt był z Marigold w stałym związku, że tak powiem. Czy dalej będziemy pałać miłością jako ten prawdziwy Geralt z książek do Yennefer, czy jednak skupimy się na Marigold? No zobaczymy. Na razie weźmiemy, że oczywiście chodzi o miłość. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Właśnie, jakiś dziwny typ. Nagle nam zniknął. Wy pewnie wiecie, kto to jest. Ci, którzy czytali książki albo i nie, bo może to jest jakaś postać wymyślona przez twórców. Ja nie wiem w każdym bądź razie, ponieważ nie powiem, żebym przeczytał wszystkie książki z... nie wiem, z rozdziabioną gębą. Po prostu nie wiem, jakoś nie przemawiały do mnie. Już sobie wypiłeś? No i kłopoty, oczywiście. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Wiesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! No dalej! No dawaj, kolego, chodź tam. No i oczywiście koledzy rzucają się za nim. Auć, troszkę dostaliśmy. Już umił nas, no... Podstawa przy walce z ludźmi to trzymać blok. Gorzej jest z potworami. Miło było poznać. No właśnie, miło było poznać. Wszyscy, powiedzmy sobie szczerze, leżą u naszych stóp i kwiczą. Sobie pozbieramy trochę śmieci. Podstawą jest zbieranie śmieci. Zapis gry, oczywiście pamiętam. Podejdziemy do kupca. Jak widzicie, pokazał się tu stragan. Wcześniej go nie było. To jest osoba, którą uratowaliśmy oczywiście. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Raczej niczego nie potrzebujemy, ale możemy sprawdzić. Rzucę okiem. No właśnie. Mamy tutaj sprzęt temerski do kupienia. Wymagany 4. level, no i musimy go kupić, nie dostajemy go za darmo, tak jak DLC-ki w drugiej części. Dostajemy również temerską zbroję dla konia, też za darmo. Możemy coś sprzedać, to co przed chwileczką znaleźliśmy, nam się nie przyda. Sprzedawcy mają ograniczoną pulę złota, pulę orenów, tak więc nie możemy sprzedawać im w nieskończoność rzeczy. Coś, co mi się też zawsze bardzo podobało. Uważaj na siebie. Nim zakończę nagrywanie... wykonamy sobie jedno zadanko dla płatnerza. Dla płatnerza, któremu spalono. Aby konia nosić, okej. Spalono jego miejsce pracy. Mamy również tablicę ogłoszeń, czyli standard. Oczywiście na tablicy ogłoszeń w tej części nie zawsze są zlecenia. Zlecenia są tylko i wyłącznie z takim glejtem, że tak powiem, z taką pieczęcią. To są zlecenia, zadania, dlatego to sobie zabierzemy. Reszty nie musimy zabierać. Są wszystkie jakieś tam zwyczajne ogłoszenia. Oczywiście możemy sobie zerwać. One i tak później wrócą na swoje miejsce. No, ciężko. Licho przy studni. No, tu będziemy musieli troszkę się postarać. Zaginiony w akcji. A może jednak tam się zdobywa jakieś zadanka. Mapa świata, okej. Licho przy studni jest w tym miejscu, to jest zadanko w tym miejscu, ale będziemy potrzebowali troszkę wyższego poziomu i więcej zdolności. Jak widzicie, mamy tutaj znaki zapytania. Już wam wyjaśniam, na czym one polegają. To jest coś podobnego do tego, co widzieliśmy w Assassin's Creed, no we wszystkich w sumie Assassin's Creedach. Jak pamiętacie, w Assassin's Creedach mamy skrzyneczki, które są zaznaczone na mapie. My do tych skrzyneczek chodzimy, otwieramy i tam jest złoto. W Assassin's Creedzie o tyle jest to monotonne, że dobrze wiemy, że tam jest skrzyneczka, zawsze będzie jakaś określona ilość złota. Tutaj pod tymi znakami zapytania są, o ile dobrze mi się wydaje, też ściśle określone rzeczy, ale nie to nie jest jeden rodzaj rzeczy, nie tylko skrzyneczki. Pod jednym znakiem zapytania może być siedlisko potworów, które musimy zawalić, pod innym z kolei może to być jakaś ukryta kontrabanda z jakimiś przedmiotami, a jeszcze pod innym może to być jakiś obóz bandytów bądź co innego. Tu może być naprawdę multum różnych rzeczy ukrytych pod tymi znakami zapytania, dlatego opłaca się do nich chodzić. Są również siedliska mocy, znaczy miejsca mocy znane wam z pierwszej części, z drugiej części, tyle że tutaj przy miejscach mocy nie tylko zdobywamy buffa do znaku. Zresztą te buffy są znacznie dłuższe, bo trwają po 15 minut, ale oprócz buffa zdobywamy również 1 punkt umiejętności do rozdania, tak więc to jest sporo. Naprawdę opłaca się chodzić teraz do punktów mocy i ich szukać. My nie mamy niestety żadnych punktów umiejętności, tak więc nie możemy rozwinąć sobie żadnych umiejętności. Jak takowy punkt będziemy mieli, to wtedy wrócimy do karty postaci i wam pokażę co i jak. Dobra, jest płatnerz. Jak widzicie, chata mu się spaliła. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! No właśnie, chciałem wam pokazać to zadanie, ponieważ ono się skupia na właśnie wyśledzeniu osoby, która podpaliła jego chatę. I takich zadań, w których będziemy szukać, śledzić pewnych osób jest tu znacznie więcej. Czekajcie, ustawię sobie tylko odpowiednie zadanko. I teraz już mamy. Mamy na mapce zaznaczone, w jakim obrębie musimy szukać. Tak więc z zadankami jest troszkę ułatwienie, znaczne ułatwienie w porównaniu do pierwszej i drugiej części, ponieważ w pierwszej i drugiej części nie było czegoś takiego, że mieliśmy ściśle określone miejsce, w którym musimy iść, żeby wykonać questa. Nie mieliśmy obszaru, na jakim musimy szukać. W jedynce wręcz nie było takich ułatwień, sami musieliśmy główkować. I to moim zdaniem było fajne, to dodawało uroku. Tutaj, no, gra jest nie dość, że duża, ładna, no to troszkę łatwiejsza pod niektórymi względami. No, twórcy nam ułatwili. Mamy jakieś ślady. To piłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił tu pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Okej, no to ruszamy za śladami. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Okej, żeby może nie przedłużać, ponieważ ja zawsze, gdy gram sobie osobiście solo, to zawsze idę powoli, aby wszystkie ślady dokładnie się pokazały. Dochodzimy do kolejnej wskazówki. Smród ludzkich szczyn i wódki. Okej, czyli sprawca nam się tutaj odlał, ale możemy biec oczywiście, nikt nam nie każe iść powoli. Na przednówku tatarek będzie im żreć. Całe ziarno nam zabrali. Okej, dotarliśmy do rzeki. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Nim pójdziemy dalej, przeszukamy sobie tą skrzyneczkę. Co my tu mamy? Wędka, sieć, troszkę orenów. Na sprzedaż tamte rzeczy pójdą. Chciał zatrzeć ślady. Opa. Dalej, nim tam dalej, pójdziemy dalej sobie z tropem, mamy tu coś takiego jak drogowskazy. Drogowskazy służą nam za szybką podróż, to jest bardzo duże ułatwienie, ale abyśmy mogli między takimi drogowskazami podróżować, to musimy najpierw odkryć sobie dany drogowskaz. To raz, żebyśmy mogli do jakiegoś iść, dotrzeć. Drugie, możemy używać szybkiej podróży tylko od drogowskazu do drogowskazu. Nie możemy sobie użyć szybkiej podróży w, powiedzmy, w szczerym polu i przenieść się do drogowskazu. Nie, możemy się przenosić tylko i wyłącznie od drogowskazu do drogowskazu. Tak więc jest ułatwienie, ale nie takie maksymalne, nie takie do bólu dupy ułatwienie, że możemy przenosić się do drogowskazu z każdego miejsca, z którego tylko chcemy. Dobra, idziemy dalej. Ja już oczywiście sobie to przeszedłem, tak jak mówiłem wcześniej, więc wiem, gdzie iść. A powiem wam, że troszkę się naszukałem tutaj tych niektórych miejsc. Na przykład kolejnego tropu. Nim znalazłem, że on wyszedł sobie tu. Myślałem, że on gdzieś tam przy tej stróżówce coś robił. Myślałem nawet, że jeden z winnych jest przy tej stróżówce, ale jednak nie. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. No właśnie, nie ma butów, czyli na piechotę, na bosaka uciekał. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Wysoko, cesarz daleko. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Czyli zrobił kółko, że tak powiem. Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Okej, widzę chatę, do której prowadzą ślady. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Nim jeszcze oczywiście sobie typa znajdziemy, przeszukamy całą jego chatę. Zabierzemy wszystko, co jest tu, co się da. Oczywiście my możemy sobie wchodzić bezkarnie do większości chat i zabierać sobie co tylko chcemy, ale nie zawsze. Żołnierze się czepiają. Jeśli robimy to pod okiem żołnierzy i chcemy zabrać jakiś sprzęt należący właśnie do wojska, no to oni już się będą czepiali. I lepiej tego nie robić, bo no, mogą na nas się rzucić, a nie chcemy sobie robić niepotrzebnych wrogów. Wszystko zabieramy, wszystkie śmieci, wszystko się sprzeda. I jest winny. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi. O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź. Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki. Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Oczywiście nie idziemy na taki układ, pójdzie z nami. Ja w odróżnieniu od srok i krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Potraktujemy go Aksisem ponownie, znaczy ponownie. Kolejna osoba, którą potraktujemy Aksisem. Spokój i chodź za mną. I on sobie teraz spokojnie... Tędy nie wyjdziemy. On sam lezie już tam, gdzie powinien iść. Nie idzie za nami. On sam dotrze do miejsca, którego ma dojść. Nie wiem, czy my musimy czekać na niego. Ja czekałem po prostu na aż on za mną nadąży, a ponieważ do płatnerza kawałek mamy, ale ja podbiegnę i sprawdzę, czy możemy go zostawić po prostu i podejść tylko do niego, aby odebrać zadanko. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Ja, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. No cóż. Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Okej. Zadanie wykonane. Niezbyt dużo zostaliśmy niestety. Troszkę golda, troszkę doświadczenia. Dobra, wszystko wiem o ekwipunku. Książki i zwoje. Dobra, wiem, umiem czytać. Chociaż sobie sprawdzę, co ja tu dostałem, co ja mam. Ok, dobra. Jest tu również coś takiego jak koło do szlifowania, do naostrzenia broni. To nam daje czasowe buffy. Za darmo, tak więc tu możemy sobie ulepszyć troszkę broń. Są również stoły do ulepszenia zbroi na pewien czas. Dobra, w tym miejscu z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że podobało wam się, że odcinek wam się podobał. Oczywiście my będziemy musieli sobie pochodzić po tych wszystkich znakach zapytania, ale tylko i wyłącznie na tej lokacji, ponieważ tutaj jest od cholery miejsc właśnie mocy. Prawdopodobnie po to, żeby nam ułatwić na początku troszkę grę. Normalnie punkty umiejętności dostaje się za poziom, a tutaj właśnie, no i za poziom i za punkty mocy. I właśnie punktów mocy jest tutaj kilka, chyba z 5 przynajmniej, czy 6. Po to, abyśmy dostali te punkty umiejętności, abyśmy mogli sobie troszkę postać rozwinąć właśnie, aby było nam nieco łatwiej w początkowych etapach rozgrywki. Tak więc na pewno sobie pochodzimy po tych punktach. Trzymajcie się ciepło, moi mili, komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia. Hej!